Może Erik teraz w kilku słowach opowie o tym, co przed chwilą zobaczyliśmy. Dobry wieczór Państwu. Będę starał się mówić po polsku, ale niestety z akcentem i z błędami, bo w ogóle jestem z Kanady i teraz mieszkam w Polsce, w Warszawie. To był taki teaser po prostu, żeby zachęcać się do oglądania filmu. Po pierwsze, chciałbym podziękować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Paulina w ogóle za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. No trudno mówić o film, co nie jest skończony. Tak jak mówiłem, no to jest taki film 30-minutowy, 40-minutowy. Pracuję na tym już 2 lata, ale ciągle, szczerze mówiąc, szukam pieniędzy na to, żeby skończyć. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie skończone. No, to będzie historia warszawskich neonów, kontekstu, w jakim powstały, ludzi oraz miejsce związane, a także znaczenie, jakie nabrały od momentu i do powstania. Chciałem, żeby film też był, no właśnie po dzisiejszej rozmowie, może używany do kontekstu przestrzeń miejskiej. Film będzie i dla Polaków, i mam nadzieję dla ludzi za granicę. No dlaczego taki film? Ja urodziłem się w Kanadzie, tylko mieszkałem 6 miesięcy w PRL-u. A w ogóle niedużo pamiętam z tych czasów, ale studiowałem polski historii i też reżyserię i jakoś zakochałem się z Warszawą. I chciałem właśnie robić taki film na temat neonów i w ogóle co się dzieje dzisiaj, co się działo wtedy, różne konteksty, tak jak mówiłem. W ogóle, jak robiłem film w 2004 roku o MDM-ie, to było wtedy, kiedy zobaczyłem pierwszy raz, tak jako dorosły facet, te neony i bardzo, no, byłem podniecony, no, piękne niektóre były. No i później tak Paulina zrobiła Siatkarka na nowo i pani Ilona Karwińska, wystawa w Londynie i w Warszawie i no powoli zawiązałem kontakt z nimi i też z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I no mam nadzieję, że na następne spotkanie będę miał cały film do pokazania. Na razie tylko taki teaser, tak jak mówiłem, żeby zachęcić. Nie wiem, czy...